No i mamy rozdział 26, Drzewo Życia, ostatni rozdział tej gry i finałowy pojedynek z bossem. Co ja do diabła wyprawiam? Co ty do diabła wyprawiasz, Natanie? Wszystko sobie zobaczymy. Och, cholera. Co u diabła? Drake. Drake! Trzymać ogień! Trzymać ogień! Jest mój. Sorry, stary. Nie jesteś w moim typie. O nie. Nie, to niemożliwe. No to się z nim trochę poganiamy. Musimy strzelać w te niebieskie. No i uciekać przed nim. Nie ma innej opcji. Gdzie jesteś? Zgarnął. Spróbuj mnie złapać! O Jezu. Nie tak prosto. O, w mordę kolec. Zginiesz! Nie wiem, czy oberwał, czy nie. Wiejemy dalej. Oh, shit. Chodź tu! Nie! Chcesz mnie powstrzymać? Ja pitole. W co ja się wpakowałem? Już prawie po mnie. Miażdżę cię! Ja pierniczę, no. No najgorszy etap. Ten początek jeszcze, dajemy radę, ale potem jest tego coraz mniej. Chcesz mnie powstrzymać? Drake! Kurde, jeszcze ma tą strzelbę, dziad. Szybciej wiej. Nie wiem, czy oberwał, czy nie oberwał. Chodź tu, ogromna brzydka dziwko. O się. Jedno mniej do zestrzelenia. Nie zatrzymasz przeznaczenia! No, teraz jeszcze zacznie za chwilę rzucać granatami, dziad.
Nie wiem, czy tam oberwał, czy nie. Możliwe. Chodź tu, gadzie. Jezus Maria, ile on ma życia. No i coraz mniej ja mam zabawek. Tam idzie. Na pewno oberwał, ale... Jezu, padaj, człowieku. No właśnie. Zgiń w końcu, Mendo. O Jezu, następne mi uciekło. Drzewo się sypie, ale... O Boże. Po prostu zdechnij! Też bym chciał, wierz mi, Drake. Też bym chciał, żeby on zdechnął. Jest tuż za mną. Jest tuż za mną, dziad. Ja pierdzielę, ile granatów. Piernicze, no. Nie mam zamiaru tak się z nim ciągle ganiać. Niech on w końcu rzeczywiście padnie. Jest w ostatniej chyba chwili. Jeszcze żyje. Co za menda. Szybciej. Sam se walcz jak mężczyzna, do jasnej cholery. Mam cię w tylasie. Ja pierdzielę. Szybko. Jezu, chyba się udało. Lazarewicz! Masz mnie za potwora. Wcale się ode mnie nie odróżniasz, Drake. Ilu ludzi zabiłeś? Ilu? Dzisiaj! Tak jest, chłopcze. Bez współczucia, bez litości. Zrób to! Nie. Zabrakło ci woli. Mnie może tak, ale i mnie. Nie! No i po szambali, a my wiejemy. To też była, kurde, ciężka sekwencja, pamiętam. Jak najszybciej do dziewuch. Jezu, szybciej. Ja pierdzielę, chyba ledwo co tu skoczył. O nie, jeszcze, kurde, ten widok kamery to już masakra lekka. Szybciej, szybciej, Nathan. Ja pierdliczę.
Jezu, szybciej, człowieku. Nate? Chloe! Nate! O Jezu! Biegiem! Co? Za tobą! Uważaj! O, w mordę. Trzymaj się! Dalej! A nie! W ostatniej chwili. Ja pierdiczę. Tak jest. Chodź, musimy się stąd wydostać. W górę. Dobrze. Dawaj, słonko. Co ty tam do cholery zrobiłeś? Uratowałem świat. I takie tam. Trzymają! Zajmuje za dużo czasu. Idziemy! O nie. Elena. O Boże, nie. Elena, trzymaj się, dobrze? Trzymaj się! Zostań z nami. Nic ci nie będzie, nic ci nie będzie. Wrócisz do zdrowia. Elena, nic! Elena! Trekla, szefer kierala gawu chigre. Tu dziecię. To była długa i dziwna wyprawa, prawda? O tak. Powinnaś częściej grać rolę bohatera. Pasuje do ciebie. A tam... Powiedz mi coś. Co? Kochasz ją? Chle, przepraszam, Nie, spokojnie. Wszystko w porządku. Wyświadcz sobie przysługę kowboju. Powiedz jej. Chloe. Nie. Teraz to ja muszę odejść. Ale musisz przyznać, będzie ci brakować tego tyłeczka. No, patrzcie, kto powinien ciągle leżeć w łóżku. Kiepska z niej pacjentka. Uparta jak diabli. Nie jestem uparta, tylko niecierpliwa. Co? Nie ma wielkiego szafiru. Po raz kolejny nie. Jesteście tego pewni? Tak. To tylko przenośnia z sali. Przenośnią nie zapłacisz rachunków, mały. Trafi się jeszcze coś innego. Trzeba mieć nadzieję. Nadzieja to matka i kocha swoje dzieci. Którędy poszła Chloe? Do zobaczenia. O nie. Ty stary z bereźniku. Aha. Dobrze zrobiłeś. Myślę, żeby się zgodził. Tak? No. To gdzie teraz pójdziemy, Nie wiem. Nie wybiegam z planami tak daleko. Oczywiście, że nie. Ale w sumie ja też nie. Dobrze. W skali od 1 do 10, jak bardzo bałeś się, że zginę? 4. 4? Tak, a co? 4. 4. Tak. Myślę, że przynajmniej 8. 8? Na bank 8. 8? 8 to ci potworni strażnicy. Żartujesz sobie ze mnie. Oni byli naprawdę straszni. To jest na 10. Klauni?
Klauni gorsi niż moja śmierć. Ja nienawidzę klauni. Nienawidzę ich. A niech mnie. Przecież myślałeś, że nie żyję. Nie. Myślałeś, że już nie, po mnie. Właśnie, nie. Że tak. Nie, wiedziałem, że widziałam żyję. Twoje łzy. Sporo je wylałeś. Łzy? Aha. To krople deszczu. Wcale nie. Byłaś wcale nieprzytomna nie padał i padał deszcz. Świeciło słoneczko, a ty ryczałeś. Nie, świeciło, a ty byłaś nieprzytomna. Nieważne. Przelałam twoje łzy do słoika. Mam dowód. A niech to. Koniec, moi drodzy. Nawet taki wzruszający. No, kolejna przygoda Nathana Drake'a dobiegła końca. Naprawdę świetna gra, świetna seria. Nic dodać, nic ująć. Majstersztyk, wszystko na bardzo wysokim poziomie. Widzimy się na kolejnych przygodach w trzeciej części Oszustwo Drake'a. Do zobaczenia, cześć.